Witajcie, tutaj Nexos. W dzisiejszym odcinku robimy sobie hordową wersję scenarią z Terramor. I jest dzisiaj z nami Flamey na Skype'ie. Witam wszystkich. I właśnie, tak jak już mówiłem, robimy hordową wersję. I to jest mój paladyn, który wcześniej był humanem, dziewczyną humanem. Teraz ma nick Nexos przez 2x i 2s i jest blood elfką. Więc świetnie, i to jest na Raging Thunders, tak w ogóle. No ale mniejsza o to. Robimy tutaj, powiedzmy, te scenario i może Flamey coś by chciał opowiedzieć nam o tym scenario, jako że on już to robił. Jesteśmy na pierwszym stage'u, gdzie będziemy musieli podpalić jakieś beczki. Tak jest, więc pierwszym naszym zadaniem generalnie będzie po prostu zrobić taki malutki sabotaż i ukraść beczki tym oto jakże przystojnym marynarzom. Marynarze? Przystojni? Jezus Maria, z kim ja jestem? Wiedziałem, że ta horda jest jakaś nie tak. Nie taka, jak być powinna. Dokładnie. Pozwolisz sobie, że tylko sobie głos zmniejszę, bo tutaj niestety mam strasznie duże... Ja dokładnie, też tak mam. Ale wiesz co, tutaj mnie jakiś boss atakuje. U góry jest. Dobra. Jak ci ogólnie podoba cała koncepcja tych scenarios, tak to się nazywa, scenariuszy? Znaczy, nie wiem jak to wygląda po stronie Alliance'ów. Scenariusze jako tak bardzo mi się podobają, szczególnie, że będą nas nagradzać się tymi valor pointami, czy jakimiś tam właśnie dodatkowymi przedmiotami. Ale jako tako, ten pierwszy scenariusz nie wywarł na mnie zbyt dużego wrażenia, no niestety. Oczywiście wersja Hordy. O, wersja Hordy, jeszcze no pozostaje oczywiście wersja Alliance'ów, także... Tak, tak. Co nam to przyniesie, zobaczymy, nie? No tak, tak. Tutaj to się będzie tak troszeczkę odbywało w formie Star Warsów, ja to... Ja pierdzielę, par spadł. Ale no, dobra, trudno, chodź. No. Chodź, chodź. Ogólnie to będzie odbywało się tak jak troszeczkę Star Warsy. Dlaczego? Ponieważ najpierw zrobimy wersję Alliance, znaczy na YouTubie pojawi się najpierw wersja Alliance, a dopiero potem pojawi się wersja Hordy. A tak naprawdę to tutaj powinno być troszeczkę na odwrót, ponieważ teraz jesteśmy tak jakby przed tym, co wydarzyło się już na tym. Już wydarzyło się na wersji alianckiej, tak. Można to powiedzieć? Przed tym. Tak, przed tym dopiero. Więc. Dobra. Czyli musimy tutaj podpieprzać jakieś beczki, no to super, wyruszamy tak, jeszcze dalej. Jeszcze nam cztery zostały, także. Tak. Latamy. Oczywiście wszystko jest fajnie na mapie. Tak, tak, już tą mapę chwaliłem naprawdę. Jest bardzo fajna. I tutaj na każdym ze statków chyba się znajdują, nie? Tak jest. Mi się nie chce wierzyć, że oni tutaj podpłynęli sobie tak po prostu do tego portu i tutaj nikogo nie ma, nie? Znaczy w książce było to trochę opisane, bo ta cała akcja oczywiście jest bardziej podkolorowana w książce Tides of War. Z tego co czytałem, to jednak horda tutaj przebijała się przez armię alianckie, wzywając na przykład hordę tych Spirit Wolfów, no nie? Czyli tych spektralnych. Tak, 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 tak. Wilków, no proszę. Nie? Widzicie, jak dużo się z książek można dowiedzieć i tak ich nie będę czytał, ale mam Flamiego od czytania. To będzie Jak wiecie, może w wersji polskiej, albo znajdę gdzieś tutaj u nas w Polsce w wersji angielskiej jeszcze, to może się zabiorę tak, za czytanie. Tak. Póki co, no niestety. Okej, okay, nie ma jeszcze. Leczenie. Sam model statków, kurde, mnie zadziwił. Te statki są naprawdę super. One są nowymi modelami, nie? Tak, są nowe alianckie statki, one na pewno one na Pandarii będą się pojawiać. Na pewno już. Na Pandarii, bo to jednak, wiesz, Blizzard tak sobie nie po prostu ze zwykłego scenariusza nie wymyśli nowych statków, nie? Znaczy ogólnie to już one są tak jakby znaczy, na Pandarii. No, ale w Pandarii, nie? Na tej zasadzie, no. Tak, tak, tak. A na potrzeby Pandarii zostały wymyślone, o tak chciałem. No, bardzo fajnie, mnie tylko dziwi, dlaczego takie metalowe kadłuby gdzieś tutaj, wiesz. On powinien się do przodu troszeczkę przychylać, ale dobra. Chociaż, chociaż mam design takiego typowego pirackiego statku. No, z tego co widzę. Troszeczkę. Znaczy, no, też troszeczkę. Widzę, że tutaj też się w dół schodzi jak w takim pirackim statku. Ale layout tego z zewnątrz wygląda naprawdę fajnie i przede wszystkim nowo. Tak, dobrze. Tak, tak. Ten marynarz dał mi jakieś serduszko nad głową. Boję się pomyśleć, że on jest jakiś troszeczkę taki. Kurczę, ja wiesz co, ja miałem tak, że mnie. Oj, byliśmy 25 level gildii. Jej. Gratulacje. Tak, to jest ta nasza nowa gildia. Oczywiście napiszemy tutaj good job. Jako, że jestem guild liderem,
tutaj. Że teraz tak powiem, ten marynarzyk nam dał sponiewalający uśmiech, tak? To dokładnie to samo Goblin powiedział, wiecie? Znaczy zrobił, powiedział uśmiech, dokładnie. Nie. Tam był taki Goblin gdzieś tam na statkach. Na pewno kto oglądał pierwszą część Terramor, to będzie pamiętał, bo to było na samym początku i tam był właśnie Goblin, który też mi tam dał takie ząbkami strzelił po oczach dosyć nieźle. Więc trzeba uważać. Dobra, co to jeszcze zostało? Bo ja na mapie coś mi się zbugowało. I musimy jeszcze tutaj środkiem przejść, tam będą dwa statki, do których trzeba będzie się przedostać. Aha, no to powiem ci, że bardzo mozolnie się ta pierwsza część w tym. No strasznie, strasznie. Ta pierwsza część była taka naprawdę, no. No jest długa, wiesz, w porównaniu do tej alianckiej wersji. To jest długo, no ale no nic. W sumie to ma być taka akcja, powiedzmy, dywersyjna, czy jak nie. To tak, taki sabotaż. Sabotażowa. O, właśnie, tego mi brakowało. No jakiś sabotaż, wiadomo, to się gdzieś tam nocą próbujemy atakować. I gdzieś tutaj naszego kompana zgubiliśmy. Nie wiem, gdzie on jest. On tutaj lata i właśnie chyba do nas na koda. Że to jest nasz kolega z gildii? Nie, ale on jest Polakiem i także ma tutaj zamiary jak najszczersze, aby dołączyć do gildii. Więc bardzo fajnie. No i jedziemy ostatni statek i zobaczymy, co wydarzy się dalej, bo ja tutaj jestem pierwszy raz, Flamey już jest tutaj drugi raz. Oczywiście on tak. Nie będzie nam spoilował, dopiero jak się pojawi ta scena, to on gdzieś tam ją, mam nadzieję, że wytłumaczy nam. No i bardzo fajnie, bo w niektórych momentach w alianckiej wersji miałem parę wątpliwości. No ale tutaj myślę, że w hordowej to będzie bardziej jasno. No w końcu dla hordiaków musi być odrobinę prościej, nie? No tak, takie biedne bezmózgi. Ja tego nie powiedziałem. No, w sumie pozwoliłeś się... O, dobra, nieważne, już nie będę taki niemiły. Uuu, kurczę, bił mnie ten... Dobra, i jest. Stage 2. The Blade Master, okej. Też przeczytałem na początku Blade Master i się zdziwiłem, że Goblin może być Blade Masterem, ale okazało się, że to jest Blast Master. Blast Master, yeah! O tak, Boże. Boże, nawet nie wygląda jak Blade Master, mówię, i tak kurde zgłupiałem przez chwilę. No Blast to faila. Dobra, no więc musimy gdzieś tutaj z kimś pogadać, zobaczymy, co się dalej stanie. Ewentualnie, jak będę miał jakieś niejasności, to będziemy mogli się spytać. Dobra. Dobra, Griffin Down. I bo teraz akurat w tym momencie pokażemy ci, co się robi z krasnalami, które są nieposłuszne hordzie. Ten taki jeden lata właśnie na gryfie. On bardzo dobrze robi. Ja pokazałem wszystkim orkom, jak tam się, co się robi z nimi, jak atakują miasto, albo plądrują bardziej. Co ja cię uleczę? Na szczęście, czy mi się wydaje, czy tutaj to jest tak dostosowane do mniej więcej ilości osób? Jeżeli jest tutaj healer, to troszeczkę chyba trudniejsze jest, nie? Wiesz co, nie mam naprawdę pojęcia. Z tego, co czytałem na Blizzardzie, to jest dostosowane tak, żeby i banda healerów mogła to po prostu solować, no. Pokonać, tak jak banda DPS-ów i tanków, nie? Także to nie jest zbyt trudno, to są tylko po prostu paczki, które... Tak, tylko że powiem ci, dostosowane, że tutaj otrzymujecie troszeczkę więcej obrażeń, w porównaniu do 3 DPS-ów, gdzie no robiłem w 3 DPS-ów, nie? Gdzie żadnego, nie było żadnej klasy, która mogła leczyć. No i oni otrzymywali troszeczkę mniejsze obrażenia niż wy tutaj. I wam by się troszeczkę healing przydał, jak widać, tobie się by przydał. O, proszę, hopa. Myślę, że to jest gdzieś tam w pewnym stopniu dostosowane, ale dobra. Więc tutaj mam jakieś krasnoluda, Baldruk się nazywa, jeżeli dobrze to przeczytałem. No, zgadza się, Baldruk. Baldruk. I my mieliśmy bardzo podobną fazę, gdzie musieliśmy też zabić jakiegoś orka i on miał tam wiwerny. No to jest takie malutkie troszeczkę odzwierciedlenie, tylko że w innej formie. Ja tutaj tylko będę musiał coś zrobić. Opa. Ja z koksem już możemy? Jedziemy. Się nawet tutaj nie powstrzymuj, nie? Bo ja tutaj gram małą rolę. Totemy trzeba niszczyć. Okej. Okay. No, szybko idzie. Jestem Szokadinem, więc wiesz, to jest ciekawie. No i dobra, masz coś tutaj ciekawego do powiedzenia nam odnośnie tego całego eventu, bo ja opowiedziałem, co się stanie z Jayną. O, mamy 4. poziom. Thanks for nothing. I tutaj jest takie gra słów, bo to jest thanks, czyli dokładnie. Czołgi. Czołgi za nic. Dzięki za nic, czołgi za nic. No. No, to jest taki gra słowa. Do samego eventu, no nie wiem, czy mogę... O, wskoczyłem na kogoś tutaj teraz.
Nie wiem, co dokładnie mam tutaj poruszyć dokładnie w tym evencie, wiesz, bo... Bo wiesz co, ogólnie ja tam gadałem troszeczkę o Jane'ie, bo ona tam troszeczkę kluczową rolę grała w tych późniejszych fazach. I opowiedziałem o tym, co może czekać Dalaran na przykład, jaka była reakcja Jane'y na Hordę, co chciała zrobić. Więc to wiesz, ta tam, że chciała zatopić ten Orgrimmar i to wszystko tam gdzieś... Tak. Chciała zatopić Orgrimmar za pomocą... Fokusem Irisy, to jest no, za pomocą elementali, które okiełznała za pomocą właśnie rdzenia, który znajdował się wcześniej w bombie, którą zrzucono na Terramor. Tak. I to jest dokładnie to jest to, co znajdowało się na środku i Jaina próbowała to dezaktywować. I to dezaktywowała chyba, z tego co pamiętam. Tak jest. Możemy tutaj... Tak, jedziemy. Zapić tego, tylko uważajcie z tyłu, żeby nie płynąć. Tak, to jest bardzo, bardzo podobne do tego, co tam się w Alliance działo, tylko troszeczkę, wiadomo, inne barwy, inne czołgi. Tutaj akurat to też był czołg? Tak, też był czołg. Znaczy, tam był ten Demolisher, wiesz? Mhm. To jest akurat czołg. Główną zasadą, czy głównym plotem, który chciał Blizzard osiągnąć teraz, robiąc tego eventa, jest to, że Jaina miała... Główne postacie, jak Jaina miała... Znaczy, w sumie Thrall, nie? Na początku był jeszcze zły, jeżeli ktoś robił quest do Faczyną, zły. Miał swoje wątpliwości, jeżeli chodzi o Hordę, no nie? Jeżeli ktoś robił questy przed Firelandami. I to samo chcieli zrobić z Jainą, że Jaina miała mieć swoje wątpliwości, jeżeli chodzi, wiecie, o bycie, o przekształcenie się z postaci takiej bardzo spokojnej, rozsądnej i tak dalej, na taką złowieszczą, kurczę, wiecie... Tak. Jak ją nazwać? Kobietę grozy, o! No to naprawdę, ja ci powiem, że ja tam słuchałem jej, tak mówię, co? Jaina? Może teraz tak trochę zaspoileruję, albo i nie. W sumie to wszystko się będzie znajdowało w książce, coś czego nie znajdziecie w grze, że Jaina pod sam koniec jednak znajduje ten wewnętrzny spokój i przestaje być tą taką straszną, niewdzięczną kobietą, nie? Jeszcze jednego chyba czołga, żeśmy nie rozwalili. A ja wszystkie dałem, popatrz, to coś się chyba zbugowało, ej. No, właśnie coś zbugowało. No nie gadać, że nam się... A masz 2-3? No mam 2-3. No to ciekawe. O Jezus Maria, no to świetnie, żeśmy trafili na małe problemy. No nie wiem, trzeba było chuj najpierw stąd... może zabić tego bossa, zanim kurczę zrobiliśmy to, ale... Chuj stąd, zawsze można dograć jeszcze raz, nie? No tak, no to my zaraz wracamy, problemy techniczne. Dobra, wracamy. No. 3. Jest! Fly Spy! Final stage. Czy wy mieliście do tego 5 stage'ów? No. No to my mamy akurat zadziwiające, bo my mamy 6 stage'ów. Okej. Więc wyruszajmy na drugą stronę Terramor. Będziemy musieli się wybrać do koszarów, z tego co tutaj widzę. Tak jest. I coś będziemy musieli zrobić. Będziemy musieli zabijać oraz jakieś kluczyki zdobyć. Ogólnie jakieś takie, ktoś tam kogoś uwolnić i zobaczymy, co tak naprawdę się stanie. Flame już pewnie wie. Tak jest, ale nie będę spoilował. Ale nie spoiluj. Tak jak powiedział Org na początku, potrzebujemy odnaleźć naszego spy, czyli po polsku to jest naszego agenta, który gdzieś tutaj infiltrował Terramor od środka, nie? Tak. Złapali gościa i tyle. I tak jak mówiłem wcześniej, Blizzard chciał stworzyć po prostu z spokojnej Jaina taką panią wojny, nie? Tak jak to wcześniej. Tak, oj, no to naprawdę już w jej głosie można było to wyczuć, ja to tam wspominałem, że normalnie nie poznałem jej. Sam jej wygląd się zmienił, straciła kolor oczu oraz ma szare włosy i tylko tam leciutki pasek blond ma, więc... Co rozumiesz przez stracenie koloru oczu? No ma teraz takie oczy takie dziwne, wiesz? Co, że zeza niby czy coś? No nie, takie, wiesz, takie... Takie bez koloru, takie wiesz, bez życia, bo ona wcześniej miała takie piór niebieskie, nie? No. A teraz ona ma takie ledwo co niebieskie, nie? Takie przechodzące w szarość. No. Dosyć nieciekawie to wygląda, nie? Ale może kiedyś odzyska, się pofarbuje. Nie zmienia to faktu jednak, że pod sam koniec książki jednak staje się na nowo potulną i jakże dobrą Jaina, nie? Potulna i dobra Jaina. I no od razu mogę też zespoilerować, że ma kochanka, nie jest nim Thrall, tak jak dużo osób pewnie myślało. Ani Varian Wrynn. Tak jest, ani Varian Wrynn. Chociaż jest bardzo podobna do jego martwej, już teraz martwej żony, nie? Już teraz.
O Boże. O, jego żona zginęła w walce z Defiasem Brotherhood, nie? Także. Dlatego oni tak się nie lubili. Tak jest, bo mieli. Defiasi kiedyś budowali ten dla nich Stormwind, nie? Czy tam Tak. naprawiali je po ataku orków na ten, na stolicy i Tak, ten. to jeden z tych pierwszych ataków. Tak jest i. Dokładnie. No to już tutaj tak trochę zboczyliśmy z tematu, ale to czegoś mogłem się dowiedzieć, bardzo fajnie. Dobra, schodzimy gdzieś tutaj na dół. Tak jest. Posłuchajmy tego jakże pięknie uwięzionego elfa, na którego nie powiem, jaką mam ochotę. Jezu! Dobra, cisza! No, mówiłem przed chwilą, nie? O Boże! O Boże! Dla widzów, którzy nie zrozumieli tego. Chodzi o to, że on powiedział coś w stylu: o, w porę, i czy mnie uwolnicie? A może macie inne plany? I powiedział to taki. Nieważne, weźmy go, uwolnijmy lepiej. O to mi też Czekaj, chodziło. czekaj, leave him shackled. Czekaj, możemy go zostawić, tak? Tak, niech A mi co ty szakleć. brałeś? Co ty brałeś? Ja bym oczywiście I don't have the shackles key. No to. The Sun Reavers will not be pleased. Mark my words. We're not an organization to be taken lightly. Okej. The captain of the guard upstairs, Hedrick Evenkane, should possess a key. Please make haste. We do not have all night, you know. Okej, okay, więc musimy iść do Okej. góry i zabić gościa, który ma klucze do jego. Jezus Maria! Puchatych łańcuchów. Jezus! Ja, Blizzard ma te swoje poczucie humoru, no nie. No Horda. No, powiedzmy, że to zaliczyło się do elementów humorystycznych, które mi się Tak podobają, jest. bo są śmieszne. Oczywiście. Oczywiście wszystko, co jest o gay elfach, to ja bardzo tutaj oczywiście lubię, bo to jest śmieszne i można się z tego nabijać dosyć nieźle. No ale nie zabrakło takich elementów, pomyśleli. Znaczy dużo, w Kataklizmie nawet jeden się pojawił, ale to już. O Jezu, nieważne. Pogrążasz się, chłopie, pogrążasz. Czemu pogrążam się? Dlatego no, nieważne, Cicho nieważne. być! Ty gnojku jeden. No okej, dobra, zabijmy tutaj ostatniego bossa, który prawdopodobnie ma klucze do tych kajdanków naszego Blood Elfa. Niestety, będziemy musieli go uwolnić, jako że jego organizacja nie będzie zbytnio. Tolerancyjna, jeżeli coś spaprane. Tak, no Ale nie będzie zadowolona. a jego organizacją jest właśnie Sun Reversi, czyli ci goście, którzy byli w Dalaranie. Sun Reavers, tak, to była ta frakcja, która powiedzmy, że trzymała Hordę tam u siebie. W ryzach właśnie. Tak, także była ta druga frakcja Alliance'ów, jak ona się nazywała? Jest już chciałem powiedzieć Silverhand. Silver Conclave, tak się chyba Tak, to nazywa? Silver. Coś No, takiego, no. konklawa, srebrna konklawa, czy jak to się Tak, nazywa. tak, tak. No i one właśnie utrzymywały nas także na Argent Tournament. Więc jest bardzo fajnie. Dobra. Uwaga, i teraz patrz na to. Okej, cicho. Jezus Maria! O Boże! A gdzie teraz będzie cinematic? Tak, to już jest koniec. Aha. Okej. A więc to jest koniec? To Tak było jest. durne! Ten motyw z Blood Elfem był durny, ale macie także hordową wersję. Ustawcie się może gdzieś to jakoś ładnie. Macie także hordową wersję. Nie chcecie się ustawić? A to nie. Dobra. No tak. Może. Macie także hordową wersję tego scenario. No i gadał z wami dzisiaj Nexus oraz. O Boże, oraz Flamey. Czy? No i kwestie tego, który jest lepszy, pozostawiam wam. Ja niestety jestem za tym, że to będzie niestety aliancka wersja. No tutaj niestety to było troszeczkę statyczne, ale nieważne. No i co? No i do zobaczenia. Cześć. Weźmiem.
gonna join this place into a sinkhole.